że na sali obecnie znajduje się 11 radnych. W związku z powyższym Rada posiada kworum i jest władna do podejmowania decyzji i podejmowania uchwał. Przystępujemy do... Czy ja powiedziałam, że w sprawie absolutorium jest bezwzględna większość wymagana? Jeżeli nie, to ja to powtarzam, żeby nie było wątpliwości. Przystępujemy do głosowania. Postawię w tej chwili przed Państwem radnymi pytanie i to nie jest głosowanie imienne. W sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu. Kto z Państwa radnych jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za budżetu gminy Dopiewo za rok 2013? Proszę o głosowanie przez podniesienie ręki. Kto jest za? 3. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5. Kto się wstrzymał? 3 za, 5 przeciw. Wstrzymujące się. W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę w treści w paragrafie pierwszym. Nie zatwierdza się sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dopiewo za 2013 rok. Uchwała została podjęta i otrzymuje numer 72 477 łamane przez 14. Przystępujemy do głosowania w sprawie absolutorium i tutaj zgodnie z wcześniejszym wnioskiem głosowanie imienne. Pozwólcie Państwo, że od mojej lewej strony będę pytała. W związku z powyższym stawiam pytanie, czy jesteś za, można powiedzieć jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Czy jesteś za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok? Pan Radosław Przystawski. Jestem przeciw udzieleniu absolutorium wójtowi gminy. Dziękuję. Pan Kurpiewski. Przeciw. Dziękuję. Pan Strychalski. Jestem przeciw udzieleniu absolutorium. Dziękuję. Pani Łopatka. Jestem za udzieleniem absolutorium. Dziękuję. Pan Kapciński. Jestem za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Dopiewo. Dziękuję. Pani Jamot. Jestem za udzieleniem absolutorium. Dziękuję. Pani Wachowiak-Kawa. Przyjmuję się. Dziękuję. Pan Moskalik. Przyjmuję się. Dziękuję. Pan Dziemowski. Przyjmuję się. Ja jestem przeciw udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Dopiewo. 3 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się. Przypominam, iż do udzielania absolutorium potrzebna jest bezwzględna większość, która w naszym wypadku ustawy Rady, która wynosi 8 osób. Przy głosowaniu 3 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się, wójt gminy nie uzyskał absolutorium. W związku z powyższym uchwała została podjęta w wyniku przeprowadzonego głosowania. W treści w paragrafie pierwszym nie udziela się wójtowi gminy Dopiewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.